kolejny wyróżnienie Filmfica roku 2009. Ta nagroda zostanie przyznana panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu, wiceprezesowi spółki Trakcja Polska S.A. Nagrodę Kapituła przyznaje za tak skuteczne zarządzanie spółką, że w ciągu ostatnich 5 lat Trakcja Polska 8-krotnie zwiększyła swój zysk i 3-krotnie zwiększyła sprzedaż. Gratulujemy. Dziękuję bardzo za tą nagrodę. Przy okazji chyba warto zacytować to, co powiedział kiedyś Warren Buffett. Otóż dopiero gdy przychodzi odpływ, widać, kto pływał nago. I to właśnie było widać w ubiegłym roku bardzo, bardzo dobrze. W polskich realiach to akurat firmy niefinansowe były mocno uderzone. Przede wszystkim przez to, co stało się ze złotówką. Dlatego tym przyjemniej mi jest odbierać tą nagrodę w roku tak trudnym, w sytuacji, gdy nasza firma była narażona na szereg różnych ryzyk kursowych, walutowych i udało nam się przez to przejść. Przy tej okazji chciałbym podziękować wszystkim moim współpracownikom, bo bez nich to by się po prostu nie udało. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że akurat ubiegły rok był dużym wyzwaniem nie tylko dla instytucji finansowych, ale także w Polsce dla firm niefinansowych. Kryzys na rynku walutowym uderzył bardzo mocno szereg firm, w tym naszych konkurentów. My byliśmy na niego jak najbardziej narażeni jako firma, która ma gro przychodów w euro. Udało się przejść przez ten trudny czas, ale było to duże wyzwanie. Mamy spory potencjał, możemy znacznie zwiększyć sprzedaż, jeżeli będzie potem możliwość. No, ubiegły rok był dla nas niewątpliwie rekordowy pod względem zysków. Patrzymy optymistycznie w przyszłość.